ciąg dalszy odkryć. Czyli podstawowych praw o życiu, które powinien mieć w małym paluszku, powinien mieć tu, w małym paluszku będziesz mieć te wszystkie prawa o życiu, które mówię. Uważaj. Jeżeli robisz tak, żeby osobie, którą kochasz, było dobrze, to robisz źle. Nie należy tak robić, żeby osobie, którą kochasz, było dobrze. Weźmy taki przykład, żeby ci było łatwiej zrozumieć. Masz dziecko. Dziecko. Czego chcesz? Dziecko od życia? Dziecko od życia chce Snickersa. Dziecko wali się w sklepie na cztery łapy i krzyczy: ojciec, nie kupisz Snickersa? To ja ci pokażę dopiero, jak wygląda bałagan w sklepie. I ty za wszystko bekniesz. I teraz, jeżeli zrobisz tak, jak życzy sobie osoba, którą kochasz, twoje dziecko ukochane, to zrobisz źle. Czemu zrobisz źle? Bo nauczysz tę osobę, że to jest najprostsza droga do bycia szantażystą. I dlatego uważaj, jeżeli chcesz zrobić dobrze osobie, którą kochasz, wymaga to może trochę wysiłku intelektualnego z twojej strony. To jest zrobić tak, aby ta osoba, którą kochasz, chciała dobrze dla siebie. Rozumiesz? Wiem, że to jest dla ciebie trudne. Jak można zrobić, żeby dziecko chciało dobrze dla siebie? Na przykład nauczyć dziecko, żeby nie wołało: tata, kup Snickersa, tylko: tata, kup pęczek pietruszki i sałatę.